Witam wszystkich bardzo serdecznie z powrotem na moim kanale. Ja jestem Masza, a dzisiaj ze mną jest Marta. Także będziemy dzisiaj wpierać sushi i ogólnie dzisiaj będzie właśnie mukbang z Martą. I dałam wam okienko zadawania pytań, ja też mam od siebie parę pytań. Także będziemy robić taki mały wywiad i po prostu sobie gadać. Jakby nietypowo pytanie, ale też będziemy odbiegać od tematu, myślę. Sushi jest z Izumi Sushi. No i co? Będziemy robić taste test i przechodzimy do pytań. W ogóle Marta się stresuje trochę. Ja też trochę. Się zawsze stresuję, jeśli nagrywam je kamera, jest operator w ogóle. Chyba, że nagrywam się w... Karol Beach. Nie, nie, to ja mogę pozostać. Chyba, że wiesz, nie czuję w ogóle żadnego stresu i napięcia, jak nagrywam się ze znajomymi gdzieś albo z chłopakiem w różnych sytuacjach. Wtedy nie, ale jeśli już przychodzę do kogoś i widzę kamerę, to stresuję, jestem taka spięta. No ale mam nadzieję, że jakoś rozluźnimy atmosferę. No. Właśnie wspólne jedzenie zbliża podobno. Okej, sprawdźmy to. Świetne. Tutaj widzę jakąś rolkę bez sushi. Bez, nie bez sushi. Bez ryżu. No ma. Może jakiś spice pytanko? Najpierw będę czytała jakieś wasze pytania. Pierwsze pytanie to jest pytanie do Marty. Która walka była dla ciebie najtrudniejsza? Ja muszę się zastanowić, która była dla mnie najtrudniejsza. Najtrudniejsza była dla mnie walka z... Wydaje mi się, że... Czy ty walczyłaś kiedyś z Lucję? Mi się dobrze wydaje. Tak, walczyłam z Lucję, no. Ale akurat walka z Lucją była dość śmieszna. Pamiętam, ona syczała na mnie w oktagonie. Za każdym razem, kiedy ja ją waliłam, wprowadzałam cios, który trafiał w jej twarz, ona zalewała się krwią. Jezu, Rysiu! Ej, w ogóle, bo Marta przyszła z psem. Ale one się świetnie bawią. I się bawią, ale Rychu jest tak nagrzany, że próbuje cały czas Kazika wyruchać, a Kazik jest like po prostu... Już to pod względem umiejętności najtrudniejsza była dla mnie walka ze smaradną dodleczką, bo wtedy nic nie umiałam. Ona wtedy taka wielka kobyła była, znaczy nadal jest. Obie byłyśmy wielkie. Ona była wielka kobyła, ja też mam wielka kobyła. Ciężko było wyjść do oktagonu po miesiącu przygotowań, w sumie 3 tygodniach i normalnie zawalczyć. Więc wydaje mi się, że to była moja najtrudniejsza walka. No ale wygrałaś. No wygrałam w pierwszej rundzie, uważam, że to jest totalny fart. Ona jest teraz taką alkoholiczką. Wiesz, jak była, to że będzie walczyła z Lucją, nie? I ona po prostu teraz jest ta, Jezus Maria. A pamiętam, że on pierwszy raz widziałam jakimś takim hotelu parad, co dzieje ją. Bo eks na plaży. Tak, właśnie. I ona po prostu miała taką zajebistą figurę, że po prostu strasznie się rozpasła. Znaczy, że jest alkoholiczką. Wydaje mi się, że rozpasła się przez i alkohol, i jakieś kurwa... mogę już powiedzieć, czy nie? Przez alkohol i przez jakieś leki. Tak mi się wydaje, pamiętam, że mój ówczesny trener, kiedy się on tam trenował, to były same początki właśnie, to mówił, że ona potrafiła normalnie nie przyjść na trening, a kiedy do niej dzwonił i pytał się, gdzie ona jest, to ona mówiła, że stoi w kolejce w McDonaldzie. Wiesz co, i tak normalnie, zero problemu. Kurwa. No, więc tak, jestem ciekawa, jak teraz wygląda, bo ostatni raz widziałam ją w tej gali Punch Down, sobie strzelała liście z jakąś dupą i po prostu wyglądała źle, niezdrowo, więc no, nie wiem, jestem ciekawa, jak będzie wyglądać jej walka z Zusia. W ogóle te gale Punch Down. No, wiesz. A co to za dziwny zawijas? To też jest włosek. To jest chyba sashimi, no? Kurwa, tutaj jakieś pytanie było o tokar, nawet nie będę się próbował to pytać. Nie, no dawaj, dawaj, ja nie mam problemu z... Ale po prostu mi się wydaje, że to było trochę przeruchany temat, wiesz, nie o to chodzi. Okej. Okay. Wiesz, kto był z nią w pamiętnym autokarze? Zuzia. Zuzia, pozdrawiam Zuzię. Bardzo lubię Zuzię. Będziecie razem kiedyś walczyły? Pozdrawiam. No raczej nie. Oh my god, to po prostu ja bym była martwa. Nie, nie. Ja bym była stara martwa. Wiesz, jakie ja mam, naprawdę, ja się tak boję tej walki mojej, znaczy boję się. W sumie nie, ale boję się, że coś mi się po prostu stanie, no. Nie boję się jakby samego wydarzenia, ale boję się... Nie masz co się bać, że coś ci się stanie. Ponieważ to jest niezła impreza. No. Ale nawet w ogóle nie patrzą na jedzenie, nie żebrają. Wiesz co, nie ma opcji, żeby coś się stało, ponieważ w tych flikach, jak tylko któryś zawodnik, nie wiem, zawodniczka się przewróci, to ta walka jest od razu przerywana, więc no, nic się nie stanie. Nic się nie stanie, nie masz się czego bać. Ale ja jestem strasznie łamliwa. Muszę pójść na jakieś kroplówki czy coś takiego. Tak. Co to znaczy łamliwa? Łamliwa w sensie, że bardzo łatwo mnie połamać, że bardzo łatwo o kontuzję i naprawdę ja się bardzo łatwo... Ja miałam chyba, nie wiem, 5 złamań? To może nie kroplówki, a bardziej zdrowe odżywianie. Czemu mało się udzielasz w social mediach? Ja to, tak, w social mediach. Bo ja to też zauważyłam, że bardzo mało dajesz. Też to zauważyłam, ogóle... że bardzo mało daję. Dzisiaj o tym myślałam, że mnie prawie w ogóle nie ma. Pojebało. A jak coś wrzucam, to są...
reklamy. Kurczę, wiesz co, nie wiem czemu, po prostu mi się to znudziło. Tak oglądam sobie instastory ludzi, przeglądam sobie wieczorem, leżę w łóżku, przeglądam te instastory, patrzę na to, co ci ludzie dają, myślę sobie o tym, kurwa, są zjebani. Nie wiem, zajęta jestem, jakby kiedyś dużo dodawałam, ale teraz... Nie wiem, mogłabym dodawać więcej, ale mi się po prostu nie chce. Czasem są takie dni, że dodam 5 prostory, tak? Ale dzisiaj chyba dodałam, co dodałam? Jedno może? Nie wiem, Masza. Ciężkie pytanie. Nie chce mi się po prostu. Rozumiem, też mam takie ostatnio. Po prostu właśnie, kurwa, nie chce mi się dodawać. Instagram w ogóle zszedł, mi się wydaje, że nie chcę mówić do lamusa, ale mam przesyt Instagrama, mam przesyt tych ludzi, którzy są po prostu na tym Instagramie. Ja nie, w ogóle prawie nie oglądam ludzi, których obserwuję, w sensie takich, z takich polskich. Masa zjebów po prostu. Nie oglądam, przepraszam, ale... O to się pytałam przed chwilą. Byłaś kiedyś w związku z dziewczyną? Nie byłam nigdy w związku z dziewczyną. Jestem w 100% heteroseksualna. Laski mnie po prostu nie kręcą. Chociaż miewam różne szalone przygody z dziewczynami, po alkoholu głównie. Tak na trzeźwo to nie ma opcji. Ale co, mój chłopak nie jest po to zazdrosny. I na co dzień wolę penisy. Cipki totalnie nie przejdą. No, że o tym gadałyśmy, że obrzydliwe. No, takie śliskie. Obrzydliwe. Nie na mukbangu może. Proszę, zapytaj, czy według niej wykorzystywanie swojego partnera w celach marketingowych jest okej? Okay? O co chodzi, kurwa? Nie zauważyłam, żeby w ogóle o co chodzi. Nie wiem, ale to na pewno nie chodzi o to, że ja wykorzystuję swojego partnera. No najwyżej chyba na obrót. Tak mi się wydaje. A ty masz partnera? Nie, chodziło ci o mojego partnera. Mojego, no. No, ja swojego też nie. Nie. Poczekaj. Wiesz co? Nie mam, to nie jest okej, okay, ale no wiadomo, że ludzie często się wykorzystują, są w związkach dla zasięgów albo po to, żeby się wybić na czyichś plecach. No zależy. Ale na pewno nie jest okej. Okay. Znamy taką koleżankę. No rzeczywiście. Ale przez to, jak ludzie, jakby obydwoje, są ze sobą na zasięgu, dla mnie to już jest w ogóle chore. Tak samo jak Dubiel i Natalia, wiesz, zaczęli ze sobą być, znaczy nie mówię, że kurwa, oni rzeczywiście zaczęli ze sobą być dla zasięgów, ale to było mega dziwne, że zaczęli właśnie ze sobą być i nagle takie znaki jakby pokazywali. I po miesiącu były upadki. Aha. Wiesz, nie wiem, nie śledziłam, ale ciężko mi było na samym początku uwierzyć w to, że oni coś ze sobą. Same. Może ze względu na to, że najpierw był Lexi, a był z Lexi, a potem zrobił taką zamiankę na Natsu. No ale widuję ich razem. Mamy wspólnych znajomych, więc to nie jest związek w sumie. Chociaż nie wydaje mi się, no są ze sobą. Czy szczęśliwie, czy nie, nie wiem, nie mnie oceniać, jeśli długo są ze sobą, to ja albo może dobrze na tym zarabiają, albo po prostu mi się na układa. Pewno. A propos jeszcze Dubiela, to jak czytałam jakby za kulisami tego hajlik, co nie, tą sceną, to podszedł Dubiel i tam właśnie siedziała ta Natalia i tam jakiś boski osk, czy się miał. Nie wiem, ja Dubiela znam, no. Oni tam, no z tego teamu Natsu, no never mind. No, kurwa, tak na cały, wiesz, żebym ja słyszała, co ona tutaj kurwa robi. Kto tak powiedział? Dubiel, bezczelny. Co, cię nie lubi? Znacie się? No nie lubi mnie. A czemu cię nie lubi? A nie mam pojęcia, bo mu fakata pewnie coś nagadała. No trudno się mówi. No. Kiedy rewanż z seksmasterką? Oj, nie wiem. Nie wiem, to byłaby trzecia walka. W sumie po co robić rewanż, skoro tutaj przegrałam? Może jak pojawi się taka szansa, to czemu nie? Ja jestem zawsze byłam chętna na takie kolejne starcie. No. A może kiedyś? Mam nadzieję, bo to jest, w sumie no chciałabym, bo to jedyna walka, która dalej daje mi minus w moim rekordzie. Ale ci spokojnie daje. Nie no, wydaje mi się, że... Kurczę... Nie no, ja bym miała, wyszłoby mi to na ambicję, żeby wiesz, ją rozjebać. Wiesz co, na pewno gdybym dostała taką kolejną szansę, to bym się w chuj przyłożyła. A teraz się nie przekładałaś? Przekładałam się, ale nie aż tak jak mogłabyś. Ale teraz wiem, czego mogłabym się bardziej spodziewać, wiesz? Bo jakby już walczyłyśmy i mimo tego, że Aniela ćwiczyła tam kilkanaście lat zapasy, to wiesz, ani razu mnie nie obaliła. Jakby nie chciała w ogóle iść w ten parter. No nie wiem, na pewno byłaby to emocjonująca walka. I miałaby sens, bo ona trenuje, ja trenuję, a co jak to w tych freak fightach, to nie ma zbyt wiele osób, które już coś tam potrafią, nie? No, prawda. Esmeralda, Godlewska. Masza. No nie, Esmeralda. Lepuczyta. Ja dodałam w ogóle nieobrażającego jej jakieś tam instastory, co nie? Ona coś tam widziała, ktoś jej zapytał na live, widziałaś co o tobie Masza powiedziała na instastory, ona przy to zwykła czpunka, a potem pierdoliła, jak mi ogłosili na Hilux, co nie? To ona,
Wiecie co, a ja wiem, z kim ona walczy, ale wam nie powiem. Ja, jakby ja o tym nie wiem, co nie, a ona... Nie wiem, ale wam nie powiem. A czemu ty w ogóle mówiłaś na jej temat? Wiesz co, puściłam piosenkę Chief Keefa. Aha. Coś tam, Laughing on the Bank. Mhm. I ona wtedy robiła ten obóz, co nie? I ja zrobiłam to ha, ha, ha. I że losu podpisałam, no co ci ta śmiejąca się, jak zajebałam pieniądze z obozu, czy coś takiego. I ona tam w kurwicy dostała i przecież zwykła ciupulka. A myśmy na nas uczyta. A ona chyba też, ona nie jest zbyt gorsza. Tak, wiesz. Okej. Okay. Jestem ciekawa, czy w ogóle ten... Słyszałam o tym obozie. Słyszałam tylko i wyłącznie o obozie dla Suchita i jestem ciekawa, czy się w ogóle odbył. Ale nie robiłam researchu w tym kierunku. Odbył się właśnie podobno i tam pojechali... Nie wrzucałam z tego obozu. Ale tam ludzie byli jacyś obcy i w ogóle ci... obcy, kurwa. Dorośli. Mhm. Dorośli ludzie właśnie pojechali tam większość, żeby po prostu zobaczyć i nakręcić z tego jakieś relacje. I to było... Nawet jej kolega jakby jakiś tam mi mówił, który ją chyba malował czy coś, który tu do mnie przyjechał. Mówił, że on ją... że on wie, że był ten obóz i to było tam, gdzie był to... Te slap właśnie, te takie walki, co one się waliły po dupach. Aha. I że tam ludzie pojechali i jej tam prawie w ogóle nie było chyba. I właśnie tym gościem, że influencerzy znani i tak dalej, była Izabela Kiszkrupa. O, fajnie. Izabela Kiszkrupa. Kocham Izabelę. Słuchaj, też co ona kiedyś zrobiła. Pamiętam, jak jeszcze jeździłam kiedyś po klubach i robiłam sobie imprezy w klubach i lałam małolatą wódę do gardeł. Posłuchaj... Oj, przypomniało mi się coś z Izabelą. Na moją imprezę przyszła wtedy, to była impreza w Krakowie i przyszła wtedy na nią Izabela Kiszkrupa, posłuchaj. Nie wiem, kto ją wpuścił na backstage, ale ktoś ją wpuścił do nas na backstage i ona, to były jakieś święta wielkanocne. I ona podeszła do mnie i do mojej byłej przyjaciółki już, powiedziała, że ona w tym momencie może z nami jechać, bo jechałyśmy do Gdańska, z Krakowa do Gdańska, ona powiedziała, że ona ma ochotę na hotel ze spa, ona potrzebuje relaksu, więc ona może z nami jechać teraz do Gdańska. No. To się kocham Izabela. Koniec końców była afera, bo po prostu się jej torebka ukradł, coś takiego. No jest lepsze, oddajcie moje pieniądze, po prostu, że kupiłem, jakby, wiesz, pobierałem TikToki, wstawiam na inny konto i coś tam, oddajcie moje pieniądze. Albo ty by jej przelewał, bo ona podała numer konta, żeby jej przelewać i ona przelewała po jeden grosz, co nie? Ktoś jej przelewał po jeden grosz, a ona, ty kurwo jebana, jakiś tam bułka, coś tam, ty jebana kurwo, na chuj mi jeden grosz przesyłasz. No, ja też kocham oglądać Izabelę i naprawdę rozwalił mnie ten filmik na YouTubie, na pewno widziałaś, tym zabiegiem ostrzykiwania pochwy. Jeszcze co, czekaj, coś chciałam jeszcze powiedzieć o Izabeli. A ona była naprawdę północ. Ona tam robiła Sylwester i nagrywała coś tam przed, bo na dzisiaj naprawdę północ i coś tam zapraszam, najlepszy klub w Warszawie, zapraszam. I oni skończyła tego Sylwestra i oni jej nie zapłacili. Oj, i ona coś tam, kurwy jebane, zaczęła wyzywać ten klub, ale chujowo, że jej nie zapłacili. Chociaż mi się wydaje, że oni po prostu jej nie zapłacili w ciągu 24 godzin. Aha. I ona po prostu ją odkleiło, bo ona chciała pewnie od razu hajs, a tam było napisane w umowie, pewnie, że mają jakieś, nie wiem, 2 tygodnie na zapłacenie, coś jej. Możliwe, możliwe. Kiedyś była sytuacja chyba jeszcze jakaś nieprzyjemna z Rafalalo. O Jezu, Rafalala. Ja spotkałam Rafalalę w metrze, ale... Ej, ja ostatnio często spotkałam Rafalalę, posłuchaj. A wiesz, co jest najlepsze? O Jezu, ja ostatnio często, jak jeszcze sobie przyzwolę, to spotykam Rafalalę, która idzie sobie ze swoim pieskiem w peruce i kątem oka wyciąga telefon i mnie nagrywa. Ale no jeszcze ani razu mnie nie wróciła, ale wiesz co nagada? Bo sobie mój chłopak przeżył naprawdę jeden z gorszych chrzestów w internecie. Ponieważ po sobie któregoś pięknego dnia, jak wróciłam z nim fotę, zaczęli pisać do niego znajomi, że czemu się nie chwalił, że idzie do Rafalali, że oni by się z nim przejechali chętnie. My taki, wiesz, kurwa, my wstajemy, w ogóle co się kurwa dzieje, nie? I posłuchaj, Rafalala wróciła screena z mojego Instastory z podpisem, że... jak ona napisała? Że znam go, chyba sami wiecie skąd. Jakby sugerowała, że mój chłopak do niej jeździł. No i jak ja to zobaczyłam, sobie myślę, ty... Wiesz, o co chodzi? Ona, odkąd pamiętam, Rafalala zawsze żerowała na moich plecach, kurwa. Po prostu chce rozgłosu. No i co? Biedny misio po prostu został... Został w pierdol. Nie, Boże, było mi go tak szkoda, bo wiesz, o co chodzi? No jeszcze powinieneś koledzy z niego śmiali. No śmieli się. Powiedział, że jest trenerem. Powiedział, że wszedł do klubu i czuł, że wszyscy na niego patrzą i myślą, że jeździ do Rafalali. Ale, bo kontaktowałam się od razu jak to zobaczyłam, wkurwiałam się na maksa.
ale powiedziałam, że dziwka nie dostanie mojej atencji. No i od razu... Panie Bóg, gdybyś ją wyzywała. Nie ma mój opcji, kuj. Nie ma opcji, kurwa. O to im chodzi właśnie. Od razu napisałam do prawnika, co ja z tym mogę zrobić. Powiedział, że świetnie trafiłam, bo w jego kancelarii zajmują się właśnie jej sprawami, ale że Rafa Lala jest tak cwana, że nie dość, że wszystko dodaje z prywatnego konta, to jeszcze nie mówi, nie sugeruje dokładnie. Mhm. Więc chuja da się z tym zrobić i każda sprawa jest umarzona. A to kurwa, po prostu... 200 IQ, jebana. Jezu, o, jestem Fabiańskim. Nie wiem. Jestem pewna, że on urwał. Że był na jakimś srogim malarzu, poćpał się w chłupę pedału tak. Jakiegoś. Mm-hmm. Jakieś walił dziwne specyfiki, kurwa. Tak, i on poznał gdzieś i ona go zaciągnęła. Jestem pewna, kurwa. Ja też jestem pewna. W ogóle, jak to... Bo on się tłumaczył na tym wywiadzie, ale to że było... on nie pamięta, czy coś było, to jestem, kurwa, pewna, że coś było. Na bank coś było. To po prostu nie mógł powiedzieć wprost, że tak, mm-hmm. Tak, jebałem. No też bym powiedziała. Ja też powiedziałabyś, no właśnie, też bym powiedziała. Udawałabym, że nie pamiętam. Nie przyznałabym się do jebania Rafaeli. O Jezus Maria. Czekaj, Kasiu, spokojnie rusz. Pamiętam, że jak to zobaczyłam, to miałam taki, ja to nie wierzę w ogóle w to, co się stało i że jak w ogóle taki człowiek w ogóle, wiesz, kiedy on... Ojciec, wiesz o co chodzi, medialna osoba, jak on mógł w ogóle zafundować... Jeszcze znowu fashion, nie, szkoda, jedna pipka. Bez kitu, myślę sobie, Jezu, co ona musi przeżywać, no. Nie? No masakra, no. Twój chłop wyruchał... Wiesz, to słabo. Słabo bez kitu, słabo, no. I w ogóle potem to jak on, nie wiem, kto mu w ogóle doradził to, żeby poszedł jeszcze w ogóle do Pudelka na ten wywiad. Przecież wiadomo, że Pudelek zawsze, nie wiem, Pudelek to najgorszy wyścig. Jeszcze na Pudelka właśnie. Taki strzał w kolano, no kurwa, po prostu. W ogóle nie powinien się na ten temat wypowiadać. W ogóle. Pozwolić, żeby samo ucichło. Albo powiedzieć raz, tak jak powiedział, że to było do promocji płyty, co i tak było chujowym wytłumaczeniem. Ale no jeszcze do Pudelka, jeszcze na wywiad w ogóle. No słabo. Pierdolnięty Alex po prostu. No słabo. A powiedziałeś tą Alex, z którą się przyjaźniła Rafa Lala? Tak, no widziałam ostatnio tą kobietę na pasach. Zwróciłam uwagę. Ja mam straszną pamięć do ludzi, no. Tak. A tajemniczą Monikę pamiętam. Tak! I ona tą Adę błądziła, biedna Ada po prostu. Ej, najlepsze jest to, że ja nie kojarzę w ogóle ludzi z jakichś teamów X, czegoś takiego. A wiesz, my tutaj mówimy ta Ada, tajemnicza Monika. To jest prawdziwy internet. Prawda. To są ludzie, których ja oglądam. No, to prawda. Jezu, tajemnicza Monika po prostu tajemnicza, bez zębów. Ej, gdzie ja mam ona co tydzień robi zęby w ogóle. Co tydzień jedzie zrobić korony. Nie chcę się śmiać, ale tajemnicza Monika wysyła mi głosówki na Instagramie. Życzy mi wesołych świąt, żebym się odezwała, mam zamiast trenować, idę. Pozdrawiam serdecznie. Kurwa. Poczekaj, może ci pokażę. Ale ona jej głodzi tą Adę, przecież ona jej coś tam nie wypuszczała. Kazała jej klękać i przepraszać. Coś tam, kurwa, przepraszaj, albo że pieniędzy nie zostanie za kurwienie się. Że ona zabierała jej pieniądze z jej kurwienia się i coś tam ją szantażowała i mówiła coś tam, że nie dam ci żadnych pieniędzy, tylko ci ten bilet dam! A tajemnicza Monika w ogóle ma syna? Jeszcze wiesz, jej głosem, o Boże. Ona kiedyś najpierw mi groziła, potem... No, mam jakiś kontakt. Love paid relationship. Tajemnicza Monika, kurwa, nie ma nic. Cześć, dzwonię po pomoc, po posiłki po prostu, SOS. Halo, ej słuchaj, bo nagrywamy właśnie odcinek z Martą i musimy po prostu SOS. Jak ma tajemnicza Monika na Instagramie? To jest bardzo ważne teraz. XX tajemnicza podłoga Monika XX. Poczekaj. Jest! To nie to chyba. Czekaj, dobra. Nie będę puszczać wszystkich. Poczekaj, mam. Secret Monika. Mam tutaj wideo. Hej, ty masz teraz zwariowana aparatka, no bo jak nie się cieszę, że ci nagrywam tą wiadomość. Życzę ci wszystkiego, co najlepsze w te święta. Mam nadzieję, że dalej będę zwariować na siłowni i dalej będziesz z tobą. To jest akurat miłe. Dawaj siebie wszystko. Pozdrawiam tajemniczą Monikę. A pokaż, jak cię wyzwała. A to, wiesz, to chyba było poprzednie konto. Z innego konta. To było poprzednie konto. To się tam musiał nagadać głupo na mój temat. To jeszcze wytłumaczę do osób, które nie wiedzą. Tajemnicza Monika to jest typiera, która jest trans, która miała beef z Rafa Lalą i stąd ona się wzięła, bo rzucały w siebie jakimiś, nie wiem, czymś tam. A to nie wiem, że czym tam... Cały błąd. Tajemnicza Monika wchodziła Rafa Lali do salonu z paznokciami, gdzie robiła. I w środku już on... tam było jeszcze pytanie, co sądzisz o mojej walce? O twojej walce? Tak. Co myślisz? Z kim mogła, nie wiem, zawalczyć i... Uważam, ty wiesz, że ci powiem? Uważam, że... Myślałam, że jesteś trochę chudsza na żywo, ale nie wyglądasz źle. Tak, wiesz...
ciężko jest być takim szczupłym, bardzo, bardzo chudym fighterem. Uważam, że powinnaś wejść na masę. Ale... You fucking bitch! Ale... Jeszcze przed chwilą, Boże, jesteś bardzo chuda. Nie, na zdjęciach wyglądasz na dużo szczuplejszą. Jesteś szczupła, ale na zdjęciach wyglądasz na szczuplejszą. Powinnaś wejść na masę i jak najszybciej powinnaś przyjść na trening. Mhm. Bo nie wiem, czy miałaś kiedyś do czynienia ze sportami walki? W ogóle z jakimkolwiek sportem? Miałam. Jeździłam konno. Okej. Okay. No, a na kiedy masz zaplanowaną walkę? Mniej więcej myślałaś o tym? W grudzień. Na grudzień. To jest, kurczę, październik, listopad, grudzień, więc mało czasu, ale zawsze da się coś zrobić, nie? Dlatego w środę przyjść na mój trening i pogadaj z moim trenerem. I'm scared. Nie bój się. Nie bój się, daj spokój. Będzie fajnie. Ja bym się na przykład miała z tobą sparingować coś, to ja bym była zbyta. Nie będziemy robić sparingu. Bo to bez sensu, bo jest między nami za duża przepaść. Jeśli chodzi o umiejętności, z kim mogłabyś robić sparingi? No na pewno nie ze mną. Czy masz lub chcesz założyć OnlyFansa? Przecież Marta ma OnlyFansa. Już nie mam, usunęłam. Czemu? Bo i tak mało tam wrzucałam. Po pierwsze, mało wrzucałam. Po drugie, dostawałam masę wiadomości od sfrustrowanych mężczyzn, że to nie jest Instagram i że mało dodaję. Koniec końców... usunęłam i dosłownie tego samego dnia napisał do mnie chłopak, że on chce pogadać o moim OnlyFansie, bo to napisałam, że dał sobie spokój, bo już go usunęłam. Mało tam rzucałam, bardzo dużo na nim zarobiłam, ale już się tak do tego nie przykładam, jak kiedyś się przykładałam, wiesz? O, i stwierdziłam, że to bez sensu, więc tak, usunęłam, może kiedyś do tego wrócę, a jeśli będę do tego wracać, to na pewno bardziej się przyłożę, bo w sumie i tak, jak miałam jakieś zdjęcia, robiłam sobie zdjęciowe, to i tak zawsze najlepsze zdjęcia szły na Instagram, a reszta na OnlyFansa. Nigdy tam nie było jakieś dziki, cycków, niczego takiego. Jakbyś robiła nowego, to byś chciała wrzucać normalnie... nie chciałabym. Świskieł psie złe. nie wrzucałabym ci p***a. Może po prostu wrzucałabym więcej. Może po prostu na przykład na Instagramie wrzucałabym zdjęć, a prowadziłabym tylko OnlyFansa. Same relacje na Instagramie, do tego foty na OnlyFansie. O. Nie, aktualnie o tym nie myślę. Byłam sfrustrowana, że po prostu zaniedbałam tego OnlyFansa. Zaczęło mi upływać obserwatorów. W pewnym momencie stwierdziłam, że pierdolę to i nie będę prowadzić tego OnlyFansa, skoro zostało tam po pierwsze i mało osób. Nie aż tak mało, ale miałam pewnie do tego, jak to się bujało kiedyś, więc nie. No właśnie, koniec. Ja się zastanawiam w ogóle, czy założyć, bo wiesz, mnie obserwuje 86% kobiet. No i wydaje mi się, że co prawda dużo jest dużo mnie obserwuje lesbijek, zauważyłam, ale i tak to jest 86% kobiet i no nie wiem, czy bym miała spermiarzy na to. Chyba by ci w tym pomógł. Na pewno. Dzisiaj właśnie jak się spotkaliśmy, to powiedział mi, że zna kilka patentów. Po prostu on ma zawsze do wszystko patent. On jest na takiej grupie Panowie Pomagamy. Tak, po prostu z każdym problemem, jak podetrze dupę, to pisze coś tam, proszę o pomoc. Zawsze możesz spróbować, wiesz? Najwyżej usuniesz. O, to jest dobre. Co sądzisz o Gloriance? Czy nie zresztą na ten temat? Nie, mogę pogadać. Ona za każdym razem, jak opowiada na Insta Stories o swoich terapiach. O Jezu, ja właśnie przestałam obserwować, bo mnie już w ogóle nie interesowało to. No, za każdym razem, jak właśnie opowiada o swoich terapiach, to podawała przykład swoich złych, toksycznych znajomych. Czyli ciebie. Ja tam naprawdę bardzo długo tolerowałam, więc nie widzę problemu o tym, żebym teraz mogła powiedzieć, co o niej sądzę. Uważam, że bardzo, bardzo dobrze, że poszła na terapię. Szkoda, że tak późno w sumie. Rozstałyśmy się w niezamiłej atmosferze. Właśnie nigdy się o tym nie wypowiadałaś. Co się stało? Nasz konflikt. Po prostu się bardzo poróżniłyśmy w momencie, w którym ja zaczęłam trenować, bo dostałam propozycję walki ze Sparadą Godlewską i Glory nie odpowiadało to, że my byliśmy obie bardzo uzależnione od alkoholu, imprez, narkotyków. I ja po prostu z dnia na dzień przestałam imprezować, bo zaczęłam ćwiczyć. I jej to bardzo nie odpowiadało i robiła mi straszne awantury i wyrzuty o to, że ja z nią nie pójdę zjeść, o to, że to, o to, że się nie napiję, nie pójdę na imprezę. No i ja jej zawsze mówiłam, żeby też poszła ze mną na siłownię, że ona na pewno też sobie poradzi, dostanie jakąś walkę i że na pewno jakoś sobie, kurwa, poradzimy obydwie. Ale Gloria zawsze, wiesz, ja nie mam o to
do niej żalu w sumie, bo może była aż tak bardzo po prostu wjebana w to wszystko. I po prostu z dnia na dzień urwałyśmy kontakt, tak po prostu. Pamiętam, że była jeszcze taka sytuacja, że jak już pojechałyśmy któregoś dnia na openera, ja pojechałam z moją byłą przyjaciółką też Anią Burek, którą pozdrawiam. Pojechałyśmy na openera, musimy jechać we dwie. Czy to było sarkastyczne, że pozdrawiasz? Nie, nie, to nie było sarkastyczne. Pamiętam, że Gloria strasznie chciała jechać, ale nie miała z kim, więc powiedziałam Ani, mimo tego, że one są nie przypadały, powiedziałam Ania, proszę cię, kurwa, niech ona z nami jedzie na tego openera, bo źle się czuję, coś tam, coś tam, było mi po prostu szkoda. A Anka powiedziała, że no średnio, ale dobra, niech jedzie. No i ja nie piłam wtedy alkoholu, Anka też nie piła ze mną alkoholu, no tylko jarałyśmy weed i coś tam, coś tam. I Gloria, posłuchaj, nie mogła tego przeboleć, że my nie chcemy z nią pić alkoholu, więc następnego dnia rano ona po prostu spakowała się, wyszła, po tym jak wyszła od nas z apartamentu, pojechała prosto do ośrodka. I od tamtej pory pisałyśmy, trochę pisałyśmy na Instagramie, ona wysłała mi jakieś listy, no ale na dzień dzisiejszy... A listy jak z więzienia po prostu? Nie, wydaje mi się, że to taki zwyczaj, że oni tam po prostu piszą listy do swoich starych znajomych, może rodziny, aha. I don't know. Ale no na dzień dzisiejszy nie mamy kontaktu i to jest takie... A jak wyszła z hotelu i po prostu pojechała, jak miała wcześniej to już ustalone, co nie? Po openerze? Nie wiem, ogólnie w całej sytuacji uważam, że mega nie fair jest to, że ona przedstawia mnie jako tą złą, toksyczną osobę w tych swoich wszystkich wywodach instagramowych, kiedy ja naprawdę w pewnym momencie nie chciałam dla niej źle i mówiłam jej, żeby po prostu mnie posłuchała i zaczęła ćwiczyć ze mną i w ogóle, a czuję się tak, jakbym to ja jeszcze ściągała potem na dno. No I don't know, nie wiem, może po prostu stwierdziła, że taka wersja będzie najlepsza dla przekazu dla osób na Instagramie, no ale trochę to było takie, no nie fair. Bo wcale tak nie było. No, wiem coś o tym. O kurwa stara, co to miało być, to Linky Dolls? To było NFT. No. No, ale to był niebywał. No, w sensie stara, jakby, no, no offense, ale no wyglądało to słabo. Ale czy pod względem wizualnym wyglądało słabo? Pod względem wizualnym, no. Wiesz co, no dużo osób mówiło, że to wygląda słabo, ale kurwa wiesz, no każdy uważa co innego, tak. A tobie się podobały? No, nie były tak piękne. Szczerze. Nie były piękne, ale też nie były jakieś, kurwa, straszne. Znaczy uważa, że były straszne. No dobra, no jest masa osób uważa, że było, że te lalki wyglądały obleśnie. Ale też część uważała, że wyglądały w miarę okej. No nie wiem, no grafikowi się podobały. Grafikowi się podobały te lalki. Ale no rzeczywiście większość osób uważa, że były po prostu brzydkie. Nie, już tobie podobać, nie? A nie grafikowi. Wiesz co, ja się sugerowałam opinią, posugerowałam się opinią grafika i ja w ogóle lubię brzydkie rzeczy. Lubię brzydkie rzeczy. O kurwa, jak nie pierdolają pod tym stołem, to dobra, przesuwają stół, który się próbuje cały czas go gwałcić. Dobra, wracając do tematu, posugerowałam się opinią innych. Ramy nie było najgorsze, ale nie były piękne. Najadłam się już, koniec końców. I też najadłam, no. Całe sushi daje takie mocne 8. No właśnie chciałam powiedzieć, 8,5 nawet, bo to sashimi było zajebiste. 8,5, no. Tylko nie wiem czemu na tamtych kawałkach nie było skóry, a to już jest skóra. Tak średnio. To nie jest skóra, to jest takie, co zostaje, jak ściągniesz tą skórę. Czy Julianka oddała futro? Nie oddała. No w ogóle jak to było zjebane, bo my, Jezu, tak koniec końców z perspektywy czasu uważam, że to była strasznie toxic znajomość. Taka toxic w tym sensie, że my jeszcze jak miałyśmy jakąś kłótnię między sobą, to od razu po prostu każda na każdą napierdalała Insta story. Fajnie. To było takie... Funny. Takie zjebane. A ja myślałam, że wy czasem robicie po prostu, wiesz, tak, nie. Żeby poddymić jakieś. Nie. Byliśmy na tyle zjebane, że jak tylko była kłótnia, to od razu była jazda na Insta story. Boże, masakra. No, to fun. Nie miałaś nigdy takich sytuacji? Nie. Okay. Nie wiem, o czym mówisz. Czekaj, był jakiś taki fajny fajny. Który pies jest słodszy, mój czy twój? No pewnie. Ja nie będę nic mówić, ale... Pewnie dla ciebie twój, a dla mnie mój, nie? Więc tak. No, ocencie sami. Dla każdego właściciela własny pies jest najsłodszy. To, tak samo jak ktoś ma dziecko, to po prostu się spuszcza nad tym dzieckiem. No prawda. A ja osobiście uważam, że bachory są straszne. Nie przepadam za dziećmi. No same. Takie tak naprawdę, nie wiem, od 7 roku życia są fajne i później bym oddała znowu na okres nastoletni i później znowu bym widziała, jakby miało, nie wiem, 20 lat. Totalnie nie czuję, nie, nie. A więc zaczęliśmy się na przykład bachora, jakby włosy się zachowywała jak ty? W nie. Nastoletnim? Nie, nie. Same. Boże, masakra. Ja bym chyba sobie włosy wyrywała. Ja miałam takie dziecko, jakim, jakim ja byłam, jak byłam nastolatką. I wychodziłam i nie wracałam po tydzień do domu na przykład, to chyba bym się oddała do jakiegoś ośrodka. Naprawdę dziwię się, że rodzice mnie nie oddali do żadnego ośrodka. Same. Stara, ja się naprawdę, kurwa, nie, oni...
Ja pierdolę. Gdzie poznałyście się z Martą? Poznałyśmy się przed chwilą. Osobiście, no. Tak. Dosłownie tak. Z półtorej godziny temu i wypisywałam Martę chyba z 3 razy. Nagrałam mukbanga, a powiedziała, że nie, bo się schudza. No tak, pisałam do mnie przed walką, żeby zrobić tego mukbanga. Ja musiałam zejść trochę z masy, więc nie mogłam sobie pozwolić na taką ilość jedzenia. Ale byłaś dłuższa niż teraz? Mi się właśnie wydawało, że nie. Nie, byłam w takiej, wydaje mi się, że byłam w takiej samej wadze. Tylko, że po prostu do walki zawsze muszę schudnąć te 8-10 kilo, no. Więc tak, my się z Maszą nie znałyśmy wcześniej, tylko po prostu mój dobry przyjaciel od podstawówki zaczął cię menedżerować, tak? Tak się stało. Dzieje się, zeszłe. Jestem w ogóle pokusana z chwilami. Tak? Mam beef teraz. Bywa. Jakie byś największymi divami ekonomii Polski? Fajnie. Nie jest łatwo. Trzeba żyć z tym ciężarem. Aha. O kurwa. Nie byłyście zazdrosne o to, że macie takie same współprace? Hej, psi bufet. W ogóle chyba Hilal ci podsunął ten psi bufet, ode mnie widział, nie? Pozdrawiam psi bufet, możecie skorzystać z mojego kodu Dwarieko35. Ewentualnie chyba, że zapamiętacie mój kod bardziej, jest to Kaziulek35. Kaziulek35. Dwarieko35! Czy nie mogłabyś być po prostu uprzejma? Ja? Tak. A co, ja nie jestem uprzejma? No jest bardzo. Powiedziałam, że jestem gruba. Nie powiedziałam, że jesteś gruba. Przecież żartuję. Dużo. No zresztą zmontujemy tak, żeby było. Tak, żeby wyszło jednak, że mówię, tak. Że jesteś gruba. Uważam, że tak. Jesteś gruba. Nie wiem, dużo osób uważa, że jestem niemiła, nie uprzejma, a uważam, że jestem bardzo uprzejma, tylko często po prostu nie okazuję zainteresowania drugim człowiekiem, póki nie muszę, bo nie zależy mi na zawieraniu nowych znajomości, skoro mam swoich starych znajomych i przyjaciół od x lat. No po prostu szkoda mi czasu na zawieranie nowych znajomości, jest mi to niepotrzebne i czasem po prostu nie jestem zainteresowana drugim człowiekiem, ale to wcale nie znaczy, że jestem nieuprzejma, bo kiedy już musi dojść do kontaktu z drugim człowiekiem, to staram się być uprzejma. Jezu, co tego mi spojrzałaś? Staram się być uprzejma. Z kim następna walka? Nie wiem, chciałabym zmierzyć się z jakimś sportowcem w sumie, ale nie takim pierwszoligowym, bo wiadomo, że nie miałabym szans z jakąś zawodniczką MMA, typu KSW. Dobra, jak to nie, a tamta Ewa chyba, co się biła z... Ewa Blodnicka? Tak. No. Z Limasty, przecież ona była tak chujowa. W sumie to też jest jakaś opcja. Nie wiem, zależy kogo mi sunie fame. Wyszłam już, ja mam trochę czasu, jestem młoda, więc mogę się napierdalać z każdym, kto będzie chciał. Ale wiesz... Za falalą? Nie. To byłby fan. Nie, to nie byłby fan, bo nie chce się... Wolę się... To nie ta kategoria wagowa, tak mi się wydaje, po pierwsze. Thanks. Po drugie, wolałabym się bić jednak z zawodniczkami. Tak. Jezu, a właśnie nie skończyłam ostatni temat Rafalali. Spotkałam ją w podziemnym przejściu tam przy metrze. Aha. I ona była tak dociągnięta, to stara z takim spuchniętym ryjem. Ja mówię, o przepraszam, mogę zdjęcie? A ona zobaczyła, jak ona wygląda, czy mogę zdjęcie? A ona zrobiłam lifting przed chwilą i w ogóle jakby wiesz, przed chwilą, że zaczęła coś mówić, że przed chwilą wyszła z kliki, jakby wiesz, po liftingu, kurwa, po operacji wyszła sobie. Ale wyglądała tak, jakby naprawdę wyszła od razu. Patrz. Rysiu! Ale Kasia mi to chyba nie przeszkadza. No wiem, stara, no ale nie chcę, żeby był odformiony. Jezu, jeszcze tutaj są jakieś pytania o ryj i pała. Wtedy miałam taką sytuację, byłam na urodzinach. Ale to było takie 40 godziny. Aha. Było dużo starszych osób. Mhm. Ja akurat miałam starszą. Miałam krótszą sukienkę. Ja właśnie zauważyłam, że kiedy szłam przez po prostu przez parkiet, to wszystkie starsze panie strasznie się zawieszały na mojej nodze i tak czytały moje tatuaże. Ja na pewno czytałam mój tatuaż pała na nodze. Często właśnie mam takie sytuacje, że starsze osoby się zawieszają i na mnie patrzą, po prostu mnie obczajają. Mhm. Więc tak, ciekawa co sobie myśli. Właśnie też jestem ciekawa co sobie myśli. Myśli taka starsza pani, która widzi napis pała na nodze. Muszę kiedyś się kogoś zapytać w sumie. Nie robiłam tego jeszcze. A kiedy? Czego teraz słuchasz? Co pani myśli na temat moich tatuaży? Właśnie będziesz miała jakieś nowe tatuaże, tak? Nie planuję. Czemu? Bo cały czas się dzierałaś, miałeś taki okres, czy cały czas jakaś dziara nowa była, a teraz... Like. Boże, jaka ciotka w ogóle. Już po prostu, naprawdę. Ciocia jeszcze z Jorkiem. Nie, gdybym miała jakiś fajny pomysł na tatuaż, to może bym sobie coś tam podzierała, ale aktualnie nie czuję takiej potrzeby. Może jakiegoś, jak była w Tajlandii, może smoka sobie chciałam na dopiero wydzierać. Kurwa, a w Tajlandii to fajnie. Czerwonego smoka, może jeszcze sobie wydzieram, jak będę na następny raz. Czemu nie ma żadnych fot w Tajlandii, czy by to pojebało? Czy tam było zajebiście? Oczywiście, że mam foty. No ale nie w jakichś takich, wiesz, rajskich tych. A, no bo... Takie, wiesz, takie... Chodzi mi o takie foty. Ach, rajskie, no bo nie miał kto rajskie robić. Foty. Mi się, nie wiem, nie chciało mi się tam... Takie zmuszenie się do tych zdjęć tylko po to, że potem mieć co...
wrzucać na Instagram. Dobra, jakieś ostatnie pytanie. Dobra, zgadnijcie swoje wzajemnie... A, ja już się wygadałam chyba, ale nie wiem, czy Marta pamięta. No. Zgadnijcie wzajemnie swoje znaki zodiaku. Ja wiem, że jesteś skorpionem. No. A ty? Czekaj. No, dawaj. Koziorożec? Nie. Kurwa, czekaj. Nie, wiem, wodnik. No, pewnie też to widziałaś gdzieś tam. Tak. Widziałam. Czy się lizałyście? Nie, ale miałyśmy zamiar. Nie. Przed filmem. No. O kurwa, ale wszystko przed nami. Gdybyśmy tutaj postawiła whisky zamiast tak. coli, to pewnie bym się będzie przysysała na sam koniec. Oh my god. To, że nie masz kanału na YouTube, to dlatego, że jesteś leniwa. I nie jesteś taka, że sama z siebie coś opowiadasz. Tylko właśnie ktoś ciebie musi zapytać chyba, nie? Nie, ale kiedyś w ogóle tak nie miałam. Kiedyś kochałam po prostu... Pamiętam, jak byłam jeszcze taką patologiczną nastolatką, to jak kochałam po prostu dużo mówić, dużo się udzielać, odzywać, nagrywać, kurwa. Mhm. A teraz mi się nie chce, ja lubię po prostu żyć sobie tak w cieniu i czuję się z tym naprawdę okej. Okay. Strasznie mi się odwidziało na przestrzeni kilku lat. Mhm. Dziwne, no nie. Nie wiem, czy dziwne, no jakby trzeba teraz, po prostu, teraz trzeba to wychillowałaś. Ale teraz trzeba mnie ciągnąć za język, żeby coś powiedziała, a tak to... mi się po prostu nie chce. No a co, a mogłabyś dużo powiadać, moim zdaniem, jakbyś na przykład zaczęła robić takie gubangi. To byś miała fuj dużo wyświetleń. No właśnie o swoich jakichś... Rysiu, ja cię widzę. A jak pipkę ci powąchał. No i co? Powąchałam pipkę, teraz daje się ludzi. Tak. Jeszcze pewnie tam Liza uchwyta kazikowik przed chwilą. Nie chce mi się. Nie chce mi się nagrywać filmów na YouTubie. No mi się nawet nie chce chodzić na wywiady do ludzi, wiesz. Szmata. No nie, no do ciebie przyszłam, bo stwierdziłam... Przylazła, dobra. Dobra, okej. Okay. Ale tak to nie, cały czas dostaję jakieś zaproszenia do, nie wiem, jakichś podcastów, kurwa, do wywiadów. Mm-hmm. Jakieś kołoplotka, żurnalista, wiesz co chodzi. Ale mm-hmm. mi się nie chce cały czas chodzić w kółko gadać tym samym, już znudzona jestem po prostu. Był pewien czas w moim życiu, że strasznie dużo gadałam i poplałam, ale teraz lubię się, jestem wyciszona po prostu i wyjebana mam. No to też nie zrzucasz na Instagrama chociaż. Nie, kurwa, usuwam Instagrama i tyle mi widzieli. A ty na TikToka chociaż. No dobra, no zobaczymy, może TikTok. Masz, jak często ci masz? Właśnie nie tak często, jak się wszystkim wydaje. Bo wszyscy myślą, że jestem na non-stop parze. Tak. No ile można, kurwa? Bez sensu. Do luster chodzić, no kurwa, bez nie, przesady. Masakra, pamiętam. Ja lubię lustra, I love it. Ale nie mam siły tam chodzić. Pamiętam, że kiedyś pojechałam na jakiś festiwal za granicę. Tak się przyjechałam na... Pierwszy i ostatni raz w życiu. Tak chujowo, i kurwa nie spałyśmy, potem posłaliśmy na festiwalu, nie spałyśmy potem kurwa równo 3 dni. Bo po prostu człowiek po takich 3 dniach niespania czuje się jak gówno totalne, no masakra. No to jak nie spałam tydzień, to miałam tak, że wiesz, na przykład spałam, nie wiem, 2-3 godziny na 24 godziny, to nie robiłam sobie takie krótkie drzemki i znowu melanż. Dobra, wydaje mi się, że chyba to tyle. Dobra, mamy ostatnie pytanie. Ostatnie pytanie. Dobra. I kończymy. Jaki masz teraz cel życiowy? Ciekawe. No, ewentualnie mieszkanie w sumie, to jest prawie. A to jest twoje mieszkanie? Mhm. Muszę zrobić formę jakoś, dobrą. W sumie to są moje cele. Zrobić formę, wykończyć mieszkanie, może pojechać z misiem na wakacje. Z misiem chcesz się to z Kazikiem, czy twoim nie, nowym nie, misiem? Z moim nowym misiem. No wydaje mi się, że to są takie plany raczej krótkoterminowe, nie mam planów. W ogóle ile razem jesteście? Kurwa, znam się z rok, a jesteśmy 5 miesięcy. Już? No. Kurwa, ale wam ja go po prostu wcześniej nie pokazywałam długo na Insta Stories. No dobra. I strasznie się sparzyłam, no. Sparzyłaś się. Nie, ale wiem. Nie chodzi o to, że nie pokazywałam, bo i tak naprawdę rzadko go pokazuję, bo boję się, że Rafalada znowu gdzieś będzie gadać. Boże, jebada, po prostu zatruwa, chodzi po prostu jadem pluje naokoło. Wiesz co ona kiedyś zrobiła? Pamiętam, że jeszcze było bardzo dawno temu, jak jeszcze prowadziłam Snapchata, mhm. Był jeszcze Snapchat. Ona kiedyś podeszła do jakiegoś menela na ulicy, pewnie udała spić tych. I ten menel powiedział jej do kamery, że mnie gdzieś tam uruchał, jakiś ten desek. Wiesz co, taki menel kurwa najgorszy bez zębów. Napierdolę sobie myślę, o ty cwana, to zobaczyłam. Pomyślałam wtedy, że jest no, to nie ona, nie? Strasznie cwana kurwa, naprawdę. Pamiętałam, 10 zł na budę albo coś. I wiesz, powiedziałby jej wszystko. Że pewnie jeszcze, że mnie ruchał w alarm. Nie, wszystko. W sumie, ale za każdym razem jak przeglądam gdzieś artykuły. Rysiu. Artykuły na temat Kim Kardashian. Jakieś tam i news na Instagramie albo coś ledesem, to za każdym razem jest masa komentarzy na temat na przykład jej sextape'u, nie? I mam takie myśli, że kurwa, zobacz, ile to czasu minęło. Ona też w ogóle jest w zupełnie innym miejscu niż była kiedyś, a ludzie i tak dalej biją do tej jebanej sekstaśmy. Część osób zapomina, a część nie zapomni. Nie czy chujowo akurat, że ma dzieci, co nie? Ale jakby teraz też czasy się trochę zmieniły, moim zdaniem, bo kiedyś to było...
oh my gody. A teraz jest takie... No, to prawda. Mamy seks taśmy, no i co? No, też o tym myślałam ostatnio, że zobacz, na przykład jak była afera z Natsu i z pilotami, to było o tym głośno tydzień, no. A potem już ludzie o tym zapomnieli. Wiesz, co jest najlepsze? Wiesz, co jest najlepsze? Że chwilę przed tym, jak wyciekły te w ogóle filmiki z... Nawet nie chwilę, to było z miesiąca albo dwa, to był jakiś gościu na Instagramie, który wysyłał mi te filmiki. Ja wiedziałam wcześniej, ale w ogóle tego nie komentowałam, myślałam, że to fake w ogóle. Mhm. Ale no, był gość, który dużo, dużo wcześniej wysyłał mi te filmiki, także... Dobra, więc dziękuję za współpracę. Widzimy się w środę na treningu? Tak. Tak. Nie no, przyjdę, obiecuję, muszę przyjść. No dobrze, to wytrzymam słowo. A czy ty masz tatuaż pod okiem, czy to jest tusz ci się rozmazał? To tusz, albo ubrudziłam się jedzeniem. Bardzo możliwe, że to tusz. Ostatnio jadłam bezę, to miałam gdzieś tutaj kawałek. Kurwa, strzeliłaś mi z pałeczki, kurwa, z sosem tak. Sojowym. Także to by było na tyle. Zapraszamy jeszcze raz na nasze Instagramy i co? I to by, Ja nie zapraszam, dajcie mi spokój. A no tak, ona ma wyjebane. Na TikToka. Masz TikToka? Masz TikToka? Mam, ale tam też nie musicie przychodzić. Dobra, więc bye! Pa!